Tomasz Sobolewski, znajdujemy się w miejscowości Sierzchów. Prowadzę rodzinne gospodarstwo sadownicze specjalizujące się w uprawie gruszy na powierzchni 12 hektarów. Główne odmiany, które posiadamy, jest to odmiana Klapsa, czyli faworytka, Paten, Lukasówka, Konferencja oraz Najobrazkaja. Jesteśmy w kwaterze tegorocznej. Są to drzewka Konferencji na podkładce Koelina. Drzewka trzyletnie, sadzone w tym roku. W naszym sadzie staramy się od wszelkich zjawisk pogodowych być niezależnym, aczkolwiek w tym roku duże opady, duża presja zarazy z racji na to, że było ciepło, wilgotno. Parcha gruszy, gdzie od wielu lat ten problem był praktycznie znikomy. Na całości gospodarstwa mamy system antyprzymrozkowy, jest to zraszanie nadkoronowe. Sadząc nowe kwatery, przygotowujemy się do przykrycia siatkami. Na chwilę obecną mamy około 30% sadu przykrytego sieciami antygradowymi. Fitohormony zacząłem stosować, jak tylko miałem coś do powiedzenia w gospodarstwie. Od czasu studiów mocno wertowałem temat, ponad 10 lat temu jeszcze to był temat mało znany w naszym gospodarstwie. Między innymi prace inżynierskie, magisterskie na ten temat robiłem. Nie mając systemu antyprzymrozkowego, stosowanie perlanu oczywiście tak, nie tylko na polepszenie jakości, ale również zawiązania czy też ochrony przed przymrozkami. Bardzo dobre efekty na konferencji, jak na innych odmianach. Natomiast kwas gibberellinowy Falgro stosujemy obecnie jedynie na odmianach Lukasówka i Najobrazkaja w celu poprawy zawiązania. Teraz z racji na system antyprzymrozkowy perlan nie jest stosowany w tak wysokich dawkach jak wcześniej ewentualnie, tylko są to dwie dawki po 0,25 w celu poprawy i tylko i wyłącznie jakości owoców. Przy okazji polepszenie zawiązywania pąków na przyszły rok. Po stosowaniu perlanów, teraz w naszym przypadku, jeżeli jest rok powiedzmy normalny, czyli nie ma jakichś mocnych zagrożeń przymrozkowych, pąkowanie jest dobre, kwitnienie nie jest w żaden sposób zakłócone. Dwie dawki po 0,25 w pełni kwitnienia i 7-10 dni po pełni kwitnienia, mówimy o odmianie Konferencja. W celu poprawy jakości owoców, mówię tutaj o rdzawieniu skórki oraz dzięki benzaldininie zwiększenia średnicy owocu. W przypadku Ksenii, Najobrazkaja i Lukasówki również stosowanie perlanu po 0,25, ale dodatkowo małe dawki Falgro typu 1-2-3 tabletki w zależności właśnie od pąkowania, od kondycji drzew w celu lepszego zawiązania owoców. Szczególnie w przypadku Najobrazkaja, gdzie jest odmianą gruboowocową, żeby nie było tych przerostów, tylko w miarę wyrównana gruszka. Według mnie w uprawie gruszy perlan, czyli gibberellina, benzaldinina jest czymś, co jest konieczne. To jest jedno z wielu czynników w uprawie gruszy, ale konieczne. Nieważne, czy są przymrozki, czy ich nie ma, czy jest zraszanie antyprzymrozkowe w celu właśnie poprawy jakości owoców, ale również ratowania plonu w przypadku konferencji, gdzie bardzo łatwo owoce partenokarpiczne się zawiązują. Aczkolwiek owoce bez nasion według mnie nie są już tak dobre, jak powinny być, jeżeli chodzi o jakość przy zbiorze, tak samo pozbiorcza. Nie zachowuje się tak dobrze, jak w pełne wartościowe owoce z nasionami, wyjmując je z chłodni. Już w pełnym areale mamy antyprzymrozek, nadkoronowe zraszanie. Pozwala nam to dobre źródło wody, bo to jest konieczne w tym przypadku. A wcześniej między innymi ogrzewanie sadu, jeszcze jak nie było takiej mechanizacji, no to przez ogniska tego typu i też maszyna do podgrzewania powietrza. Tylko wiadomo, to jest bardzo czasochłonne, gdzie całą noc jeździmy, ogrzewamy. Później kolejnego dnia opryskujemy właśnie gibberellinami, żeby wspomóc te rośliny. Więc taka forma według mnie jest optymalna dla gruszy, czyli ochrona antyprzymrozkowa z góry, zraszanie, a później oczywiście dochodzi ochrona przeciwko pseudomonas, które też daje się we znaki i wspomaganie roślin gibberellinami. Jeżeli nie ma systemów antyprzymrozkowych typu zraszanie, bo nie pozwala właśnie źródło wody bądź inne czynniki, po wystąpieniu przymrozku, jeżeli mówimy o odmianie Konferencja i ten przymrozek jest naprawdę dość znaczny, jest słabe zapąkowanie, można w pierwszej kolejności zastosować tabletki GA3, a następnie perlan. Natomiast w przypadku Lukasówki bądź Najobrazkaja
te dawki GA3 mogą być troszkę większe, ponieważ lepiej to wpływa na zawiązanie owoców. Ja jestem zwolennikiem stosowania gibreliny osobno, bo są różne zalecenia, że można mieszać jedną gibrelinę z drugą, bądź z innymi środkami ochrony roślin, czy też nawozami. Ja się staram robić takie zabiegi, bo według mnie są kluczowe, jednak osobno zachowywać odpowiednie parametry cieczy użytkowej, jak również uważać na warunki pogodowe, które niestety nieraz nie pozwalają, żeby w optymalnych warunkach wykonać te zabiegi. Więc jedziemy, pryskamy na przekór, bo trzeba nieraz ratować to, co jeszcze zostało na drzewach. Po stosowaniu perlanu w tych dwóch dawkach po 0,25, ewentualnie przy trzeciej dawce po kwitnieniu widać wyraźnie, że owoc jest wydłużony z większą średnicą i ten skutek ordzawienia jest dużo mniejszy niż bez stosowania gibberelin. Jest to duży plus, ponieważ niektóre sieci handlowe, markety przy zbyt dużym ordzawieniu taki owoc traktują jako niehandlowy, więc tak jak mówiłem wcześniej, jest wiele czynników, ale gibberyliny są, od tego trzeba zaczynać. Jeżeli myślimy o uprawie gruszy, bardzo dobrze zapoznać się z regulatorami wzrostu, właśnie z hormonami typu gibberyliny. W przypadku kwasu gibberelinowego Falgro według mnie nie ma zamiennika. Jest to jedyny produkt na rynku u nas, który możemy dostać. Natomiast jeżeli chodzi o perlan, czystość gibberelin w przypadku stosunku GA4 do GA7 to jest na pewno na plus. Dodatek benzaldehydyny, który, tak jak mówiłem, wpływa bardzo pozytywnie na średnicę owocu, jak również na zapąkowanie drzewa na kolejny sezon. Dzięki temu też forma drzewa jest inna, jest dużo krótkopędów, lepiej to drzewo się formuje. I taki aspekt nawet finansowy. W tym roku jedyny środek, który staniał, to właśnie jest perlan. Wszystko inne drożeje.